powoli dojeżdżam do końca trasy, a jednocześnie do jej początku, więc zaraz wam powiem, o co chodzi. Elo, welo, rowerzyści, kolarzy, to co dzisiaj zrobię, to pogadam o rowerze aluminiowym, czyli o na przykład Eskerze 5 i o rowerze karbonowym, czyli na przykład o Eskerze 7, bo ostatnio bardzo dużo zapytań jest w temacie właśnie, co wybrać. Nowego Eskera 5 generacji drugiej, czy Eskera 7 starszej generacji, chociaż ta nowa jest praktycznie ta sama, tylko że cena jest różni się, bo stara 7 jest praktycznie w cenie nowej 5, więc karbon kontra aluminium. Więc będę chciał wam dzisiaj porównać ten rower w konfiguracji standardowej, czego możecie spodziewać, bo oczywiście większość osób, które kupuje rowery, to nie robi tak jak ja, że kupię praktycznie połowę części, pójdzie wek, wsadzi się coś innego i to jest praktycznie inny rower, jeżeli chodzi o tutaj specyfikację techniczną. Oczywiście serce roweru, czyli rama, pozostaje ta sama. I będę chciał też powiedzieć właśnie, czy trochę tęsknię za Eskerem 7, czy faktycznie te różnice są aż tak duże. I po co to w ogóle wszystko tak było. Ale zanim to zrobię, to zobaczcie, jaką ładną miejscówkę tutaj znalazłem. Widać, było ognisko, była impreza, nawet ktoś wziął i ładnie tutaj spakował śmieci. Tylko szkoda, ich nie zabrał, ale myślę, że jeżeli są spakowane, no to prędzej czy później ktoś je stąd zabierze. Przy okazji taka ładna, klimatyczna miejscówka. Jestem w miejscowości Skoki Duże, albo Skoki Małe, chyba Duże. No, zobaczcie, jak ładnie, czysto. Schowałem się tak specjalnie, bo dzisiaj troszeczkę wiaterek wieje, więc nie wiem, czy później znajdę taką fajną miejscówkę, by móc spokojnie pogadać, ale dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze, objeżdżam teraz właśnie już prawie że dopracowaną trasę ustawki gravelowej, która prawdopodobnie odbędzie się 15 sierpnia. Zrobiłem specjalnie ankietę, abyście mogli wy zadecydować, kiedy wam to najbardziej pasuje termin, i ja podejrzewałem, że właśnie ten termin będzie najbardziej odpowiedni i według ankiety też tak jest, więc oficjalnie to jest termin ustawki. Dystans około 100 km plus minus, tam powiedzmy do 5 km, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Jeszcze się trochę pewnie porzeźbi, bo już jest trasa prawie że dopracowana, ale podejrzewam, że znajdę jeszcze parę momentów, gdzie można by było to zrobić troszeczkę lepiej. Mówiłem, że ustawkę chcę zrobić za free, ale dużo osób jest za tym, żeby było jakieś wpisowe, i generalnie przemyślałem, faktycznie może warto by było, nie wiem, symboliczne 10-20 zł dorzucić, bo pewnie będzie jakieś ognisko, więc pewnie kupię kiełbaski, nie wiem, chlebek, coś tam jeszcze, zobaczymy co tam jest, a też wpłata będzie może nie troszeczkę zobowiązująca do tego, żeby faktycznie się pojawić, bo będę chciał, żeby konkretna ilość osób była i się stawiła, żebym wiedział co i jak tam mniej więcej wszystko przygotować. O, może tak. Na razie myślę, że nie ma limitu, ale myślę, że na początek jak będzie 50 osób, to będzie spoko. Dobra, drugie ogłoszenie parafialne to to, że też dzisiaj przy okazji objeżdżając trasę ustawki, to objeżdżam też trasę. Miałem okazję zaplanować dla was ponad 20 tras w województwie kujawsko-pomorskim przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, i w tym roku jest kontynuacja troszeczkę na innych zasadach, bo będą to upiększenia, ulepszenia wiślanej trasy rowerowej, gdzie sama WTR-ka jakoś może nie powala widokami, więc ja będę chciał się postarać, aby te widoki trasy były dla was nieco lepsze, więc będzie w tym roku niecałe 20 tras. Będą to odnogi WTR-ki i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć bardzo fajne rejony. Więc kto jeszcze nie widział wcześniejszych tras, to oczywiście filmiki są na YouTubie. Są pod nimi linki do tras na komucie, abyście mogli sobie je zgrać i poeksplorować. Ewentualnie możecie dostać je stacjonarnie w sklepie, w którym pracuję, czyli w PG Bikes we Włocławku na ulicy Łanowej 25. Albo możecie się kontaktować z Markiem Wiśniewskim, gdzie możecie do niego wysłać maila i wam te traski w formie papierowej podeślę. Ale też możecie mieć to elektronicznie. Dobra, jadę więc poeksplorować jeszcze trochę tereny i zaraz przejdę do tematu głównego, czyli do ramy w Eskerze 5 i 7. I nie tylko, bo generalnie podejrzewam, że niektóre cechy będą bardzo podobne do innych rowerów. Dobra, lecę.
się do mnie jakiś Krystian, czy miałeś może styczność z IGP Sport IGS 800? Powiadomienie właśnie dostałem na ten licznik, co on pyta. Dobre, nie? Ale teraz zobaczcie, co tu się stało. Jaki tu jest piękny szuterek. No bajeczka. Generalnie będzie on na trasie ustawki. Odcinek około 8 km. No przepiękny, kurde, szuterek, dywanik, no coś bajecznego. Ja nie wiem, kto to zrobił i po co, ale naprawdę rewelka. Tu będzie prowadziła też i trasa, o której wcześniej wspomniałem, i trasa ustawki. No i stworzyłem tu segment. Co najlepsze, nikt jeszcze na tym segmencie nie jechał na strawie. Nie jest to przez tylko ja jestem sam, tam mam koma, ale oczywiście no, nie trzeba dużo siły włożyć, żeby mieć koma na segmencie, gdzie nikt wcześniej nie jechał. Ale jest to rewelacyjnie, więc ogłaszam konkurs. Konkurs do wygrania 200? Tak, do wygrania 200. Ten, kto pobije mój czas do ustawki, w dzień ustawki, ten dostanie 200. Może to zrobić wcześniej, nie musi specjalnie jechać na ustawkę. Jeżeli będzie tutaj w okolicy, będzie chciał się przejechać, to może po prostu ten segment przejechać, dać siebie wszystko, około 8 km, i jak będzie miał czas lepszy ode mnie, to dostaje ode mnie 200. Ja dzisiaj właśnie jadę w jedną stronę i zaraz zawracam. Przejadę go jeszcze tak na razie średnim tempem, żebyście mieli jakiś tam przedsmak, a pewnie któregoś dnia jeszcze tutaj przepalę nóżkę i zobaczymy, jaki wynik się uda uzyskać, ale powiem wam szczerze, że jak dobrze wiatr zawieje, noga będzie, opony będą dobre, to myślę, że 40 idzie tutaj uzyskać. 4 dychy, kurde, to jest, jak to zielony mówi, prima sort. No, dobra, jadę dalej. Powoli kończę dzisiejszą jazdę, 3 godziny 50 minut, 115 km, średnia wyszła ponad 30, waty 219 i tętno 138. Niestety nie dogram Cię do podsumowania, a szkoda, bo specjalnie się ubrałem w taki piękny fluo kolorek, nie bez powodu, mówiąc właśnie o eskerze 5 i 7, ale dobra, zobaczymy, może jeszcze coś się uda. Lecę do domu, bo nie chcę jeść zimnego obiadu, więc pewnie jutro albo pojutrze dogram resztę podsumowania, ale jeżeli chodzi o ustawkę gravelową, to będzie ona szybka. Jak widać, dzisiaj treningowo pojechane, wcale nie jakieś ujechane, jeszcze jest zapasu, że troszeczkę człowiek by pojeździł. Wiatr niesprzyjający akurat, bo pierwsza część bardziej zalesiona była z wiatrem, a później pod wiatr, gdzie były tereny troszeczkę otwarte, no to akurat miałem wiatr w ryj, więc no widzicie, na solo treningowo średnia 30, bez jakiegoś tam ujechania się, więc będzie szybko. Lecę zjeść i do zobaczenia zaraz. Już jestem z powrotem, więc czas przejść do tematu głównego, czyli Esker 5 czy Esker 7, alu czy karbon. Generalnie odpowiedź jest prosta, to zależy. Zależy, jakie masz potrzeby, jakie są Twoje oczekiwania i jak na tym rowerze będziesz jeździł. Generalnie w standardowej konfiguracji to są dwa różne rowery. Różnią się na bardzo znacząco, choć typ roweru jest ten sam, czyli gravel. Ale tak, przejdźmy do Eskera 5. Ma on już nową geometrię, rower jest wydłużony, a jednocześnie jest sloping bardziej w dół, czyli jest obniżony. Rowery są przez to bardziej, tak można powiedzieć, terenowe niż przeznaczone do jakiejś takiej szybkiej jazdy. Standardowa konfiguracja to też jest dosyć ciężkie koła i opony. Opony są w rozmiarze 45 mm WTB Riddler, które są no, mega ciężkie. Kartofle z bieżnikiem, takim bardziej nadającym się na no, typowo tereny. Więc tu, jeżeli komuś nie zależy na szybkości, zależy mu bardziej na wyglądzie, na nowej geometrii, na takiej trochę turystycznej, bikepackingowej jeździe,
w nieznane tereny, że czasami mogą się przydarzyć jakieś knieje, krzaczory, pachulszczyzna itd. itp., no to stanowczo Esker 5 będzie lepszym wyborem, tym bardziej, że jest to rower aluminiowy, nie licząc oczywiście karbonowego widelca. Wtedy on jest też mniej podatny na jakieś tam uderzenia, jakby coś, wiadomo, nieznane tereny, może coś nas zaskoczyć, może gdzieś się wywrócić, może coś tam walnąć, więc tutaj dla osób, powiem szczerze, tak bardziej początkujących, dla osób, które oj, coś tutaj tak wieje, no. Nie chcę kolejnych rys na tym rowerze. Dla osób, których nie szuka jakichś tam mega osiągnięć, to Esker 5 będzie na pewno dużo lepszym wyborem. I to, co jest fajne na pewno w Eskerze 5, to to, że linki pancerze już są bardziej już pochowane i nie rzucają się tak w oczy jak w Eskerze 7. Esker 7 w standardowej konfiguracji jest na pewno sztywniejszy, lżejszy, szybszy, żwawszy. Jeżeli ktoś już trochę jeździ, zaczął się ścigać w jakichś tam maratonach, ultramaratonach i ma chrapkę na nieco więcej i jest bardziej nastawiony na cyferki, na jakieś tam osiągi, no to na pewno Esker 7 karbonowy będzie dużo lepszym wyborem, bo sam rower w sobie jest około 1,5 kg lżejszy, bo te komponenty, co mniej więcej tutaj widzicie, mam nadzieję, że nie idzie w tą stronę. Ale nie. Te komponenty, co tutaj mniej więcej widzicie, były też zamontowane w Eskerze 7 i rower był o 1,5 kg lżejszy. Nawet z tymi kołami teraz winci, które są jeszcze lżejsze od tych, co miałem wcześniej, no to w Eskerze 7 zszedłbym poniżej 8 kg. Ten rower tutaj, co widzicie, waży na chwilę obecną chyba 9,5 kg. Więc to nie jest zły wynik. Poniżej dychy to jest i tak dobrze, ale no zawsze mogłoby być lepiej. Tu rama w Eskerze 5 jest aluminiowa, jest dobrze wykonana, solidna, masywna, no ale z kosztem tego, że jest ciężka. Odnośnie teraz pochłaniania drgań, bo dużo osób mówi, że w karbon bardziej pochłania drgania i ja uważam, że tak jest, o ile rama jest wykonana tak, aby pochłaniała drgania. Bo dużo zależy od jej konstrukcji, od jej wykonania, od zastosowania włókien w odpowiednim momencie i powiem Wam szczerze, że Esker 7 nie jest rowerem, który dobrze pochłania drgania. Jest to rower sztywniejszy, ale kosztem tego, że on wcale nie jest taki, jakby Wam się mogło wydawać. Tu stanowczo Esker 5 przez to, że jest troszeczkę szersza baza kół, i tutaj jest tak wyprofilowany ten tylny trójkąt, gdzie te rurki tutaj są bardziej spłaszczone, to powiem Wam szczerze, że ten rower aluminiowy lepiej pochłania drgania niż na pewno Esker 7. Wiem, pewnie nie jedna osoba się zdziwi, ale tak jest. Ja to czuję i według mnie Esker 5 jest bardziej komfortowym rowerem. Porównałem Wam standardową konfigurację, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. Teraz przejdźmy do konfiguracji zmienionej. I czy tęsknię za Eskerem 7? Generalnie Esker 7 to naprawdę był bardzo fajny rower. Filmików o nim jest trochę na kanale. Są wszystkie plusy i minusy tego roweru. Uważam, że w budżecie około 7000 to jest naprawdę mega fajny rower i godny uwagi. Kto go wybierze, nie będzie raczej żałował, tylko kwestia taka, że musi trochę tam skonfigurować pod siebie. I każdy rower, ale wieje, chyba będzie padać dziś. Generalnie każdy rower możecie skonfigurować pod siebie. To, że on jest takiej standardowej konfiguracji, to nie znaczy, że Wy musicie na takiej jeździć. Można zmienić kierownicę, bo z reguły kierownice są bardzo szerokie. Można zmienić sztycę na karbonową, bo oczywiście będzie to na trochę lżejsza, a przy okazji też będzie pochłaniać trochę drgania. Więc każdy rower nie musi jeździć w konfiguracji seryjnej. Oczywiście też, jeżeli kupujecie nowy rower, no to nie stracicie gwarancji. O, i by się przewrócił. No ale oczywiście jak zmienicie napęd czy jakiś komponent, no to no nie możecie później go jakby tam reklamować. A propos napędu, no to też jest różnica w napędzie, no bo jednak w Eskerze 7 jest według mnie lepszy napęd, już nie licząc czy to jest Shimano czy SRAM, ale mamy napęd 1 na 11. Tu standardowo jest napęd
dwurzędowy, dwublatowy z przodu i dycha z tyłu. Powiem wam szczerze, że ten GRX 10, no to działa to jakoś też troszeczkę topornie. Ja ogólnie, jak wiecie pewnie po kanale, to nie jestem zwolennikiem Shimano. I powiedzmy, załóżmy, że tutaj ta 800 jeszcze jakoś działa w miarę przyzwoicie, ale jak miałem tam standardową przerzutkę, nie wiem, 400, 600, no to działało to tragicznie. I to nie jest tylko moje zdanie, bo ostatnio w komentarzu też ktoś pisał to samo, że załączając sprzęgło w SKR-ze 5, no to jest jakaś tragedia. Więc no, jest coś w tym. Generalnie rozwiązanie w Shimano ze sprzęgłem to nie jest coś rewelacyjnego, ale o tym będzie osobny film. Porównując SKR-a 5 do 7, po modyfikacjach nie czuję jakiejś super mega różnicy, jeżeli chodzi o prędkości, o przyspieszanie, o taką szybszą jazdę. Mimo że tam jest jakieś 1,5, może nawet 2 kg różnicy między nimi, to ten rower SKR 5 aluminiowy zachowuje się naprawdę bardzo fajnie. Tutaj właśnie teraz w tych lasach, co tutaj teraz w tym lesie, co jestem, ostatnio wziąłem, mówię, a trochę przycisnę, porwę się na segmenty, zobaczymy co z tego wyjdzie, i zrzuciłem się na 5 segmentów i wszystkie 5 zdobyłem, o dziwo. Nawet ten ostatni segment, który był naprawdę bardzo wyśrubowany przez dobrego zawodnika Miłosza, tam średnia była 36 i to był najdłuższy segment, i ja też włożyłem w niego najwięcej siły, bo chyba tam 380 watów przez jakieś, nie wiem, 8 minut, już nie pamiętam. I nie sądziłem, że go zdobędę, bo naprawdę wynik był mega wyśrubowany. Sądziłem, że uda mi się poradzić swój wynik, a się okazało, że się zrównałem z Miłoszem, mimo że tym razem nie jechałem z wiatrem, bo tu akurat był taki dzień praktycznie bezwieczny, więc rzuciłem się na segmenty, które były bardziej dedykowane pod rowery MTB, i z reguły te osoby, co miały pierwsze miejsce, czyli tak zwane komy, to właśnie zdobyły je na rowerach MTB, no bo akurat tam trochę piasku, trochę korzeni, trochę zakrętów, ale mimo tego rower gravelowy i tak będzie, no, miał tą przewagę, że jest szybszy. Oczywiście noga swoją drogą, bo to nie jest tak, że kupicie sobie na przykład rower za, nie wiem, 50-70 tysięcy i segmenty będą same wpadać i na zawodach będziecie pierwsi. Noga nogą, na szczęście u mnie noga na razie jest i mam nadzieję, że przez do końca sezonu tego będzie. Ale wracając do SKR-a 5, to jestem z tego roweru bardzo zadowolony. Dobrze mi się na nim jeździ, mega mi się sprawdził na Lajkoniku. Teraz, no widzieliście, solowa jazda 100 km, średnia 30 po szutrach premium, więc no fajny rower. Ja go wybrałem głównie ze względu, że mi się podobał, bo jest w pięknym pomarańczowym kolorze. I teraz oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, ok, ale słuchaj, masz teraz SKR-a 7, który nowego, który też jest w pomarańczowym kolorze. Czy to by nie była lepsza opcja? Powiem szczerze, że nie, bo po pierwsze, ok, jest w tym pomarańczowym kolorze, ale ten pomarańcz w tym karbonie jest troszeczkę jakby trochę inny odcień, który, jak już tak porównywałem, jak dwa rowery stały obok siebie, to troszeczkę się różnią. Druga sprawa, że ten brązowy mi jakoś tam nie leży. Oczywiście opinie są różne, bo pisałem już z niejedną osobą i niektóry się ten brązowy podoba tam na dole, na tym, przy tym trójkącie, a mi osobiście nie. No i druga sprawa, że jest na tylko i wyłącznie na napędzie Shimano. Jeżeli miałbym wybierać teraz SKR-a 7, to koniecznie na SRAMie Rivalu. Ja jestem zwolennikiem SRAMa i mój kolejny rower też będzie na SRAMie. I a propos kolejnego roweru, to właśnie nie bez powodu mam założoną taką koszulkę, bo będzie on mniej więcej w takich kolorach, może nie aż tak oczopalnych, ale bardzo, bardzo zbliżony. Zobaczymy. Już się nie mogę doczekać. No i od razu wam mogę zdradzić, że SKR 5 też zostaje. To nie będzie tak, że będę go zmieniał teraz na karbonowy. Ja z tego roweru jestem bardzo zadowolony i tutaj zrobię może w nim trochę taką bardziej terenową konfigurację, taką może trochę bikepackingową. Zobaczymy, na co mi w tym roku jeszcze czas pozwoli, a będzie za niedługo nowy rower w, no, pięknym kolorze, pięknym dla mnie. Ten rower jest personalizowany specjalnie pode mnie i już się nie mogę doczekać. Więc podsumowując, nie ma najlepszego roweru. Może być on najlepiej dopasowany
pod Was, to Wy musicie sobie zadać pytanie, do czego Wam ma ten rower służyć i czy będziecie coś w nim zmieniać. Obydwa rowery są zresztą trochę przyszłościowe, no ale kosztem tego, że nawet pakując dużo kasy w Escara 5, no to on nadal będzie, powiedzmy, ciężki. A no, Escara 7 można bardzo, bardzo fajnie odchudzić do rowery topowe typu treki z PC za 50-70 tysięcy nie będą tak lekkie jak Escar 7 po jakichś tam drobnych modyfikacjach. Mam nadzieję, że pomogłem i odpowiedziałem na pytanie, co wybrać, Escara 5 czy 7. I mam nadzieję, że te pytania nie będą się ponawiały. Generalnie też założyłem vloga na YouTubie z tego powodu, aby się czasami nie powtarzać, bo ja nie lubię w kółko powtarzać to samo, więc dlatego wziąłem i dlatego nagrywam filmiki, abyście mogli Wy sobie wygooglować, wyjutubować, wyszukać, obejrzeć raz, drugi, trzeci film ze zrozumieniem, ewentualnie zadać jeszcze jakieś drobne pytania, które mam nadzieję, że rozwieją Wasze wątpliwości. I tyle. No cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.